serdecznie, jestem idealnie przed czasem. Od razu z pracy, garniak w ręku, materacja w samochodzie. Jeszcze mam tyle roboty, idę po chłopaków, hej! Mamy dzisiaj 12 plebiscyt na 10 najlepszych sportowców Białorusi. Po pierwsze mamy nominowanych sporo naszych zawodników do tej dziesiątki. Po drugie robimy pokaz z całym klubem, więc właśnie się przygotowujemy, przebieramy, rozbieramy. Idziemy przećwiczyć na szybkości i o 18 wchodzimy, czyli za 20 minut z pokazem. Potem cała ceremonia się otwiera. Mam nadzieję, że w tym roku wszyscy zawodnicy będą w pierwszej dziesiątce i że po raz kolejny zdobędziemy tytuł najlepszego trenera na Białorusi. Chciałbym życzyć, żeby areny Polski i świata były otwarte przed tymi młodymi ludźmi. Wszystkiego dobrego wam życzę. Ponieważ bez niego ten sukces byśmy go nie osiągnęli. Razem przygotowujemy zawodników, więc jest to nasz wspólny sukces. Dziękuję bardzo. Ogólnie dostępne właśnie ćwiczenia fizyczne, które były chociażby tu prezentowane,
przyszłości mogą posłużyć ku temu, żebyśmy mieli osiągnięcia sportowe na wysokim poziomie. Moglibyśmy mieć przyszłych mistrzów Polski, mistrzów Europy, mistrzów świata. Jak najbardziej jest to bardzo fajna impreza, uważam, zorganizowana znacznie lepiej w porównaniu do lat ubiegłych. Wszyscy wiemy, sport to nie jest tylko kształtowanie mięśni, ale to jest też kształtowanie postawy młodego człowieka, więc warto im za tą ciężką pracę, jaką wkładają w treningi, abyśmy za tą ciężką pracę ich wyróżniali, między innymi właśnie na takich plebiscytach. Poziom sportowy bardzo wysoki. Będziemy robić wszystko, żeby osiągać te sukcesy, szczególnie jeżeli chodzi o organizację, o pomoc w rozwoju sportu dzieci i młodzieży, żeby w jak największym zakresie im pomagać z władzami dzielnicy, żeby stwarzać warunki. Mamy nadzieję, że będziemy kontynuować, że będzie to nadal fajnie wyglądało, publiczność znakomita. Ja oczywiście tutaj stoję tylko dlatego, że są tak świetni zawodnicy, którzy nie zawiedli nas w tym roku, pozdobywali to, co pozdobywali. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie jeszcze więcej i że jeszcze więcej trenerów z Lemura będzie mogło odebrać tą statuetkę. Dziękuję bardzo. Chciałbym bardzo podziękować trenerom za wytrwałość na treningach, za to, że zawsze zapędzali mnie do tej roboty. No i także rodzicom za to, że mnie zawsze, jak nie chciałem iść na judo, to oni mnie wyganiali, wyłaź spod komputera. Siódme miejsce. Bardzo się cieszę. Dziewiąty. I bym chciał podziękować wszystkim trenerom, Mariuszowi, Mateuszowi, Mariu Łukaszowi i trenerowi Staszkowi, którzy wspierali mnie do końca. Ja się czuję zaskoczona, ale się cieszę, chociaż mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej, ponieważ ten dla mnie był kiepskim rokiem, bo no, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie dobrze. No.